Cześć, witajcie. Siemanko, witamy po wakacjach. Witamy po wakacjach. Tak jak wam obiecaliśmy zimą, pamiętacie ten film, tutaj gdzieś się pojawi wam link. Wspólnie Kamilem w sadzie. Kiedy to było? To początek, jakoś luty chyba, może był, może marzec. Dokładnie. Typowo okres cięcia zimowego. Cięliśmy tutaj drzewa, tu wam gdzieś się pojawi link, jak sobie chcecie przypomnieć. I pierwsza z odmian, którą wam dzisiaj pokażemy, to jest Geronimo. Na podkładce powiedz. 26.2017 rok. Ok. Dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie oglądał, mamy tutaj drzewa niecięte zimą. Cięte poprawnie, i cięte silnie. Okay, dobra. No i tutaj poświęcamy się dla nauki. Dla nauki, dobra. Ok, i teraz wam wpierw pokażemy te drzewa całe, żebyście widzieli. Tutaj jesteśmy przy drzewach, które były silnie cięte, zgadza się? Tak, tak, to były te dwa tutaj. Zobaczcie. Były silnie. Wpierw z tej perspektywy wam pokażemy. Tu mamy kolejne drzewa, które te zielone pnie, które były pocięte poprawnie. Kamil tutaj ciął. Dobra. I kolejne drzewa, które były wcale nie obcięte. Które generalnie w ogóle zimą nie były cięte. To wam pokażę z tej perspektywy. I jeszcze chcę wam pokazać może z tej, nie wiem czy kamera to odda, ale żebyście widzieli, bo to też chodzi ze wzrost. Nie wiem, może tak pokażemy. Nie wiem czy widzicie, albo może większy kadr. Jeszcze raz, silnie cięte. Poprawnie cięte. I nie cięte wcale. No i Kamil, twoja opinia, jak uważasz? Moja opinia jest taka, że zobaczcie sobie, porównując te drzewa, czy były silnie cięte, czy były słabo cięte, to nie zwariowały. Rekalizm był zastosowany poprawnie, tak jak co roku stosowaliśmy, to wyhamował te drzewka i silnie obcięte, i słabo obcięte. Mhm. Tylko jest taki mankament, zobaczcie, tak jak tutaj na tych drzewach, które były w ogóle nie cięte, co się zrobiło? Zrobiły się swisy. Mhm. To już tutaj widzimy jeden mankament drzew, które w ogóle są niecięte, że potem mamy przy rwaniu swisy. Tak jak tutaj przy rominie też może to nie przeszkadza, bo jest to jabłko czerwone. Mhm. Ale na przykład w Prince, w Licolu, jakby się tak obwiesiły te drzewa, to na wierzchu parę jabłek będzie czerwonych, a w środku no niestety będzie zielone. Mhm. To tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę, że jednak jak się w ogóle nie przetnie, to jest ten problem potem ze swisami. A tak jak tutaj nawet już jak są obcięte normalnie albo silnie, to wszystkie te gałęzie są usztywnione, nie ma żadnych swisów. Mhm. To chyba jest najważniejsze w tym. No i co, no tak jak widzimy, jest taka różnica, że na tych ciętych poprawnie jest 80 parę jabłek, a znowu na tych silnie obciętych, tutaj jak liczyliśmy, jest 50 parę jabłek. Mhm. To na każdym drzewku 20 jabłek na hektarze to już jest no dużo. Słuchaj, przy odmianie, która generalnie się pięknie się wybarwia, bo tu jest prawie 100% kolor, tak? No tak, no zobacz, tak jak tutaj nawet każde jabłko dookoła się bierze i w tym momencie już jest... Tak, i tutaj generalnie nie ma problemu z wybarwieniem, ale jakby to była odmiana, wiesz, dwukolorowa lub taka, która chwyta rumieniec, to na silnie ciętych mamy te jabłka bardziej, wiesz, odsłonięte niż na tych nieciętych, nie? Tak. Tutaj generalnie jest różnica. Mówiłeś o regalisie, powiedz mi, jeszcze wam pokażę wierzchołki tych drzew. Bo to też się będziecie pewno pytać. Tu macie silnie cięte, poprawnie cięte i jak wyglądają niecięte, nie? Wiosna, sytuacja znana, duża ilość deszczu, tak? W tym sezonie. Tak, w tym roku jest za dużo, nie? Masakra. 450 litrów to dzisiaj spadło u nas od 1 kwietnia. To jest naprawdę potężna tawka deszczu. No w tym roku nawodnienie chwyciło dwa razy, tak jak u nas w te największe susze. Mm-hmm. A tak to cały czas systematycznie to paduje, no i jest za dużo już w tym momencie nawet tego deszczu. Dobrze, jeszcze jedna rzecz powiedz, bo wiadomo, że ilość jabłka na drzewie też potrafi wyhamować wzrost wegetatywny drzewa, no bo hamuje, no prawda? To jest główny hamulec wszystkiego. Tutaj generalnie przerzedzałeś tą odmianę chemicznie? Tak, była przerzedzana, robiłem tutaj maksymalnie 6 litrów.
okresie, no w takim, jakim powinno się robić. Jak to jabłuszko było dopiero po kwitnieniu gdzieś małe, to nie pamiętam ile milimetrów, chyba z 18 milimetrów miało, jak robiłem. Pytam też, bo żebyście też wiedzieli, te drzewa się różnią tylko sposobem cięcia. Wszystkie inne zabiegi, które wykonywałeś, były takie same. Tak? Jak deszcz padał, to też tak samo nawadnianie. Wszystko tak samo. Czyli generalnie tutaj mamy tylko sobie, dajemy odpowiedź, czy silne cięcie, jeszcze raz podejdźmy do tych drzew, czy pobudzi nam do wzrostu i czy generalnie wpłynęło na to, że to drzewo generalnie bardziej poszło wegetatywnie, nie? No według mnie na przykład na Szarominie tutaj nie ma różnicy. Naprawdę jest dobrze. Co byś nie zrobił, jest okej, nie? Okej, tak. Czyli jakbyś nie zdążył pociąć, też byś przeżył generalnie, tak? Tak, spokojnie by wytrzymało. Ja ten sezon bez jakiegoś większego znaczenia. I jakby ktoś generalnie za mocno ciął, też generalnie by było... Może tylko plon by się obniżył o parę ton z hektara, to tylko taka różnica by była. Mhm. Jakie zalecenia na przyszłe lata, jeżeli chodzi o cięcie w takim razie? Ciąć tak jak... Ciąć po swojemu. Okej. Okay. I robić to jak najlepiej, bo mówię, każdy ma swoją technikę. Ktoś powie, że to jest ładne, ktoś powie, że to jest ładne, a znowu inny powie, że w ogóle nie będzie ciął po saleszy monotonach. I to mówię, niech każdy robi po swojemu, a widzimy na filmie, jak to wygląda. Okej. Okay. Tu jeszcze jest jedna uwaga, co też wam powiemy, jak jesteśmy w tym sadzie. Geromino na M26. Tak. A obok masz na 9. Na 9 mam jeden. Jest różnica? W drzewkach? W drzewkach nie ma różnicy, w owocowaniu też nie ma różnicy, tylko jest ten problem, że na 9, tak jak u mnie, jest problem, że parsa tuszowych batów jest według 26. A 26 i 9 drzewka z tej samej szkółki? Nie. 26 była polska od Kamili, okay. A 9 była francuska na RN29. No i zobaczcie. To jest to, nie? To tak. O czym mówisz, tak? I teraz z chwilą, gdy masz takich drzewek mnóstwo, znaczy mnóstwo. Jak masz takie wypady, tam był kolejny, tutaj zobaczcie. Kolejne, to wypadną, nie? To wypadnie, tylko jeszcze zobaczcie, taki jest pozytyw Geromina, czy ogólnie Red Chiefów, że nawet tak jak tutaj pióra kłótnie się i odbija i się robi drzewko, tylko no widzisz, no to już nie jest drzewo, tylko takie coś, że dziura jest zapełniona. No i to mając kilkadziesiąt, jak nie więcej drzewek, no to już boli, nie? Nie, boli, to mówię, tym rządkiem jak pójdziemy, tu jest 150 metrów, to na tych 150 metrach naprawdę będzie z 50 drzewek do wymiany albo i więcej. Przypomnij, w jakiej rozstawie to masz je posadzone? Tu jest 30 na 90. Okej. Okay. 26 w tej samej rozstawie? W tej samej rozstawie jest posadzona. I 9 i 20 w tej samej rozstawie. I tak jak widzisz, nie ma większej różnicy w przyrostach, w formie drzewka. Wszystko mniej więcej to samo, tak samo wygląda. Mhm. Termin zbioru, uważasz, że dalej jest to wszystko wegetacja w tym roku opóźniona w twoim sadzie, jak na to patrzysz? Tak jak patrzę, to wydaje mi się, że na pewno tydzień, może tydzień z haczykiem będzie różnicy według tamtego sezonu. Mhm. Ale jabłko co, przechowujesz, nie, Jerome, nie? Zobaczymy, co będzie na jesieni, jaką cenę tacą. Jak będzie dobra cena, to może Jeromina sprzedam prosto z drzewa. Mhm. Ale to mówię, to wszystko będzie zależało od tego, jaka cena będzie. Bo w tym momencie jest sporo zapytań właśnie o Jeromino, o Galę i naprawdę w miarę normalne pieniądze jeszcze oferują. Zobaczymy, czy to się utrzyma. Po całą podstawę typu Prince, Licol, to raczej włożymy do chłodni, bo to nie będzie sensu sprzedawać w tej kurce, bo nie będzie ceny za to. Okej. Okay. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o Red Deliciousa, o Geronimo. Idziemy do kolejnej odmiany. Pozdrawiamy.